Wolność prawem każdego. Małgorzata Gosiewska, pierwsza kobieta na warszawskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Rodzina zasługuje na więcej. Prawo i Sprawiedliwość mówi jasno. I rodzina, i godziwe życie. Zawsze łącznie, nigdy alternatywnie. Nieść pomoc. 8 sierpnia 2008. Ten dzień na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Sowieckie czołgi na ziemi gruzińskiej, krew na ulicach, rozpacz w oczach niewinnych ludzi. Wiedziałam, że muszę coś zrobić. Czułam, że Gruzini są mi bliscy i nie mogą zostać sami w tak ciężkich chwilach. Prezydent Lech Kaczyński zaprosił 300 gruzińskich dzieci do Polski. W tej chwili jest tam już zima, jest śnieg, jest mróz i chcieliśmy dostarczyć im kolejną pomoc przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Na zaproszenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Polsce w czerwcu 2009 gościła grupa 70 dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy. Celem akcji była psychologiczna i terapeutyczna pomoc dzieciom, które ucierpiały w trakcie ofensywy izraelskiej. Wielka sprawa, bo jest to dla nich pierwszy wyjazd poza ten mur otaczający je. Haiti. 7 w skali Richtera. 200 tysięcy osób zabitych. 300 tysięcy rannych. Decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego 20 stycznia 2010 roku wystartował samolot Tu-154 z pomocą medyczną i humanitarną dla Haiti. Nie sposób wyobrazić sobie takiego dramatu ludzkiego. Zawsze jestem blisko ludzi potrzebujących pomocy. To prezydent Lech Kaczyński nauczył mnie działać dla wspólnego dobra. Jestem doświadczonym samorządowcem. Znam problemy mieszkańców Warszawy. Nie umiem bezczynnie przyglądać się cierpieniu dzieci. Serdecznie popieram Małgorzatę Gosiewską.